Dziś tematem odcinka jest radyjko Audi Concert 3 albo 2+, jak to zwą. Jak wiecie, ostatnio właśnie wrzuciłem sobie tunel 2DIN, klimatronik i to radyjko, które w sumie no, za grosze dostałem, dlatego wrzuciłem, bo miałem wrzucić jakąś nawigację RNS albo Androida, ale na razie zostanie to, ponieważ pieniążki potrzebne są na coś innego. Ale do rzeczy. To radio jest z Audi B7, także jest problem z odbiorem stacji radiowych u nas w B6, ponieważ w B6 jest wzmacniacz typu B albo P i działa on za pomocą jakby takiego wzmacniania diverticity czy coś takiego. To radio niestety nie współpracuje z tym, dlatego trzeba troszeczkę zmienić instalację. Trzeba kupić wzmacniacz antenowy z końcówką AF. Taki też zakupiłem. I dodatkowo przeciągnąć kabel od tego wzmacniacza do radia. Ponieważ na przykład w zwykłym koncercie wpinamy jedną żyłę, a tutaj trzeba wpiąć dwie. Dobra, pokażę wam, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie. Tak wygląda fabryczna instalacja, czyli idzie oryginalny kabel z anteną, tu jest oczywiście przejściówka i wchodzi nam takie coś, czyli fakra do radia. Plus dodatkowo w B6 jest kabel od Diverticity czy coś takiego. No, to już nie podłączamy tego. To sobie zaizolujemy, będzie leżeć luźno, a my musimy podłączyć to plus dodatkowo jeszcze jeden kabel, czyli jakby dwie żyły od anteny. Zaraz wam to pokażę z tyłu przy wzmacniaczu. A więc dobra, oczywiście wzmacniacz antenowy znajduje się za lewym boczkiem, musimy sobie go rozebrać. Odkręcamy ten uchwyt, tamten uchwyt i tą śrubę od tutaj, co jest przy rolecie. I wyciągamy spinki. Tu jest jedna spinka, druga spinka. Tutaj u góry jest trzecia. I tam bodajże jest dalej jeszcze jedna. A więc do rzeczy. Zobaczcie. Wzmacniacz u mnie w B6 jest taki. Nie wiem, jak wam to pokazać. O. Może tak. I teraz tak. Z tego wzmacniacza w B6 jest jedno wyjście na FM out i jest obok diversity. To idzie do naszego radia prawdopodobnie, z tego co kojarzę, a we wzmacniaczu w B7 nie ma wyjścia diversity, tylko jest antena 1 i antena 2 out i my właśnie potrzebujemy podpiąć się jeszcze pod tą dwójkę i pociągnąć stąd kabel do naszego radia i podpiąć się pod tą podwójną wtyczkę. Wtedy nam będzie radyjko ładnie odbierało. Dlatego najlepiej można kupić sobie taki kabel Fakra. Właśnie są na Allegro dostępne 5-metrowe. Ja tam znalazłem u siebie jakieś z innych samochodów. To po prostu poprzerabiam końcówki i wepnę się w to i pokażę wam, jak to później odbiera. Dobra, ja już jestem po całej operacji, poradziłem sobie w inny sposób, nie trzeba ciągnąć żadnego kabla. Wykorzystałem kabel od tego wzmacniania sygnału Diversity. Wziąłem po prostu, rozebrałem tą kostkę. Przepiąłem. O. Przepiąłem sobie w to miejsce drugie, jako antenę drugą. A z tyłu mówię. A z tyłu oczywiście ten wzmacniacz AF musi być, ale przerobiłem sobie delikatnie tą kosteczkę, co była z tamtego wzmacniacza, z tych kabli, i po prostu wpiąłem obok ten drugi kabel i działa jako dwie anteny F1 out i FM2 out.
i radyjko normalnie śmiga. Reszta podpięta tak jak było. Teraz już RMF Max odbiera mi normalnie. Jeszcze wcześniej tutaj nie łapało bez tej anteny. W trasie sprawdziłem, jest już dobrze. Także młodzik udany. Tu jakby ktoś się pytał, to jest głośniczek od czujników parkowania montowany. Też go wymieniałem, jakby ktoś szukał. Tutaj jest cały moduł haka, a tutaj jest moduł od czujników parkowania. Dobra, jak się podobało, pamiętajcie, lajka zostawcie, komentujcie, subskrybujcie przede wszystkim kanał, żeby być na bieżąco. No i co, wszystkiego dobrego, cześć!